Ale dzięki wytrwałości naszego narodu, dzięki temu, że nigdy się nie poddali, pomimo tylu pokoleń wychowanych bez kraju, bo Polski nie było na mapach świata, to przez to, że z pokolenia na pokolenie rodziny polskie przekazywały swoim dzieciom, że Polska kiedyś będzie wolna, przekazywali wartości nasze, patriotyczne, przekazywali przede wszystkim język, literaturę, naszą historię, naszych bohaterów. Często szli do walki. Bardzo to były krwawe boje, niestety przegrane, ale one tak jakby trzymały tego ducha w narodzie, żeby kiedyś Polska była wolna. No i przyszedł ten moment w 1918 roku. Okazało się, że były sprzyjające warunki, dlatego że po I wojnie światowej nasz zaborca się osłabił. Trzej zaborcy byli skłóceni, walczyli ze sobą i znalazła się okazja, żeby odzyskać wolność, z której do dzisiaj, no niestety, nie trwała bardzo długo, bo potem, jak wiecie z historii, 20 lat wolności, potem znowu okupacja niemiecka, potem pozorna wolność przez lata komunizmu w Polsce, no i w 89 znowu prawdziwa wolność i szanujmy tą wolność. Wy tego nie rozumiecie, wychowaliście się w Stanach Zjednoczonych. Jak może być, że na przykład nie wolno ci mówić jakimś twoim językiem, że nie możesz mówić o własnym kraju, o swoich symbolach, że po prostu jest to zabronione. Tego nie rozumiecie. Mam nadzieję, że kiedyś, że nigdy nie będziecie musieli tego przeżywać. Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby uczcić to piękne święto, żeby uczcić bohaterów, którzy pomogli w odzyskaniu niepodległości. Nie wiem, czy znacie największe postaci, które najbardziej przyczyniły się. Czy ktoś wie, kto się najbardziej przyczynił? Piłsudski. Na przykład Józef Piłsudski. Czy jeszcze wiemy, kto jeszcze? Taki znany kompozytor na przykład. No, Fryderyk Chopin za swoich czasów. O, bardzo ładnie, mówią tak. Paderewski. Także jeszcze będziecie mieli o tym na zajęciach z paniami, a my, biorąc udział dzisiaj w akcji Niepodległa do hymnu, bo w Polsce od kilku lat jest taka akcja, odśpiewamy wspólnie hymn. Mam nadzieję, że znacie cztery zwrotki.